Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodzie, a w dzisiejszym odcinku powiem Ci, w jaki sposób dojść do pierwszego miliona. Nie wiem, czy uda Ci się zarobić milion, czy to na przykład nie będą 2-3 miliony, czy to na przykład nie będzie 100 tysięcy, a może być taka sytuacja, że nie zarobisz nic, ale chciałbym Ci wskazać pewną drogę. Widzisz, w 2009 roku, kiedy ja zaczynałem swój biznes, miałem pewne marzenie, chciałem dojść do pierwszego miliona. Nie miałem bladego pojęcia, jak to zrobić, ale miałem wokół siebie mentorów, którzy pokazali mi drogę, wskazali mi pewne rzeczy, na które muszę zwrócić uwagę. I dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą tymi samymi informacjami. Więc jeżeli ten materiał przypadnie Ci do gustu, standardowo proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę oraz o komentarz. Serdecznie zapraszam do oglądania. Punkt pierwszy. Jakie są Twoje marzenia? Widzisz, jeżeli nie jesteś w stanie w coś uwierzyć, nie masz marzeń, to tak naprawdę nie wiesz, dokąd podążasz i nie wiesz, co tak naprawdę chcesz osiągnąć. A tym samym, jeżeli nie wiesz, co chcesz osiągnąć, to też tego nie osiągniesz. Więc pierwszym krokiem jest napisanie sobie, jakie są Twoje cele, jakie są Twoje marzenia. Jest to bardzo ważne z kilku powodów. Przede wszystkim chcę, żebyś wiedział, jaką sumę potrzebujesz, żeby zrealizować swoje cele. Weź sobie kartkę, długopis, napisz na tej kartce, co tak naprawdę chcesz osiągnąć. Co chcesz mieć? Jak chcesz, żeby wyglądał Twój styl życia? Kim chcesz być? Wypisz sobie, ile będzie Cię kosztowało na przykład utrzymanie samochodu, wypisz sobie, ile Cię będzie miesięcznie kosztował dom, wypisz sobie, ile Cię będzie na przykład kosztowało Twoje hobby, ubrania, jedzenie i tak dalej. Sumuj to wszystko, a w tym momencie powstanie jakaś pewna kwota. I tą kwotę należy pomnożyć razy dwa, no bo są jeszcze podatki i inne rzeczy, których nie przewidzisz w tym momencie. I to będzie taka realna kwota, którą potrzebujesz, żeby spełnić swoje marzenia. I dla każdego tak naprawdę to będzie inna kwota. Dla mnie to będzie inna kwota, dla Ciebie to będzie inna kwota i dla kogoś jeszcze innego to też będzie inna kwota. To nie musi być koniecznie na przykład 100 tysięcy miesięcznie, bo to może być 30 tysięcy miesięcznie. To też wszystko pozwoli Ci lepiej zaprojektować Twój biznes, żeby on był bardziej zgodny z tym, co chcesz osiągnąć. I teraz tak, jeżeli chcesz na przykład zarobić 30 tysięcy miesięcznie, to jest 1000 na dzień. Jeżeli teraz w pracy zarabiasz 2 albo 3 tysiące miesięcznie, to może być to dla Ciebie coś, co jest nieosiągalne. Ale wystarczy, że sprzedałbyś około 13 produktów po 77 zł i byłbyś w stanie zrealizować swój cel. Oczywiście musiałbyś sprzedać około 26 produktów tak naprawdę po 77 zł, ponieważ są jeszcze koszty, nie? Na przykład koszty reklamy i promocji. Ale jak widzisz, 26 produktów codziennie, żeby sprzedać, powiedzmy, jakichś e-booków, jakichś kursów, to albo usług, to nie jest to w żaden sposób trudne. I teraz oczywiście to nie musi być 26, bo Ty możesz sprzedać na przykład jedną usługę za 1000 zł, tak? Albo możesz mieć strategię, gdzie będziesz miał serwisy abonamentowe. Generalnie w tym momencie nie chciałbym się tym zajmować, ponieważ to jest materiał, to jest coś po prostu na inny odcinek. Jeżeli materiał byłby po prostu taki materiał był dla Ciebie interesujący, to daj mi znać w komentarzu. Napisz mi, Adrian, chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób na przykład realizować swoje cele finansowe. Wtedy przygotuję Ci materiał, gdzie pokażę Ci, jakie są strategie, żeby do tych swoich celów finansowych dojść. Ale chcę Ci uświadomić tym pierwszym punktem, że to, co chcesz osiągnąć, ten Twój styl życia, to, co sobie wypisałeś, jest jak najbardziej dla Ciebie możliwe. Bo jest to jak najbardziej możliwe i zarabianie 30 tysięcy miesięcznie nie jest żadnym wyczynem, jeżeli masz też odpowiednią wiedzę. Wiem, że w tym momencie możesz powiedzieć, że jest to dla Ciebie nieosiągalne. Jak zaczynałem, to też było dla mnie nieosiągalne, ale teraz wiem, że jest to jak najbardziej możliwe i nie jest to specjalnie trudne. Dobra, punkt drugi. Punkt drugi to jest przede wszystkim zbuduj wartość przed samą sprzedażą. O co chodzi? Widzisz, większość ludzi chce tylko sprzedać swój produkt. Traktują klienta jak takiego łosia, który ma kupić produkt i spada, nie? Jeżeli chcesz zbudować zaufanie, autorytet, chcesz, żeby Twoja sprzedaż była prosta, łatwa, to tak naprawdę musisz przede wszystkim, zanim coś sprzedasz, pokazać, że warto Ci ufać. Na przykład dostarczyć klientowi odpowiednie informacje, które są dla niego istotne. Zobacz, mój kanał na YouTubie, tak? Mamy w tym momencie około 33 tysięcy subskrybentów. Przy takiej ilości subskrybentów mam więcej wyświetleń niż inne kanały o tej tematyce. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dostarczam lepszej jakości content, przynajmniej ja tak uważam. Wiem, że część z Was też ma takie podejście. Staraj się dawać jak najlepszy content, jak najlepszą wiedzę,
po to, żeby przekonać do siebie ludzi. Jest taka grupa w Polsce, warszawski Cox, którzy sprzedają suplementy. Oni robią kilka milionów miesięcznie. Przychodu, tak? Czy tam obrotu robią, powiedzmy, nie? Te kilka milionów miesięcznie. W każdym razie przez wiele lat, zanim w ogóle zaczęli sprzedawać, dzielili się swoją wiedzą zupełnie za darmo. I cały czas robią mnóstwo kontentu. Oczywiście płatna reklama jest świetna, rewelacyjna. Ja jestem fanem płatnej reklamy, ale warto również zapewnić temu klientowi pewien kontent, pewną wiedzę, dać mu pewne informacje, które mu pomogą przed samą sprzedażą. To buduje po prostu zaufanie i znacznie łatwiej takiemu klientowi sprzedać. No i oczywiście warto również zastanowić się, w jaki sposób będziesz lepiej rozwiązywał problemy swoich klientów niż twoja konkurencja. Zastanów się, na czym twoim klientom najbardziej zależy, co jest dla nich najbardziej ważne i istotne i to im też po prostu daj. Będzie ci znacznie łatwiej. Punkt trzeci. Bardzo często słyszę, że wiesz co, Adrian, ja bym zarobił ten milion, dwa, pięć, dziesięć, gdybym nie był leniwy. Prawda jest taka, że to nikogo nie obchodzi. Mnie to nie obchodzi, że ty jesteś leniwy. Nikogo tak naprawdę to nie obchodzi. Świat to jest bardzo brutalne miejsce, więc albo gonisz za swoimi marzeniami, albo się na tym skupiasz i robisz absolutnie wszystko, żeby spełnić swoje marzenia. Ryzykujesz, nie wiem, rezygnujesz z pewnych rzeczy dzisiaj, żeby potem mieć więcej w przyszłości. Albo nie. Nie ma czegoś takiego, że ty będziesz leniwy, będziesz leżał na kanapie i będziesz zarabiał kasy. Ja wiem, że każdy by tak chciał. Ja wiem, że jest mnóstwo sprzedawców marzeń w internecie. Ale prawda jest taka, że albo ruszysz dupę, albo zapieprzasz, albo nic nie masz. Więc nikogo nie obchodzi twoje lenistwo. Punkt czwarty. Twoja strefa komfortu to jest twoja strefa dochodów. Jeżeli dzisiaj zarabiasz 3000 miesięcznie, tak, to prawdopodobnie jest ci z tym bardzo wygodnie. A żeby zarabiać powiedzmy 6000, musiałbyś już wyjść ze swojej strefy komfortu i robić rzeczy, których nie lubisz, albo takie rzeczy, których się po prostu nadzwyczajnie w świecie boisz. Więc musiałbyś po prostu zrobić coś, co jest dla ciebie nienaturalne, nowe. Jeżeli chcesz zarabiać 6000 miesięcznie, to będziesz musiał podjąć takie działania, które w tym momencie powodują u ciebie strach. Czyli jeżeli chcesz zwiększyć swój dochód, tak naprawdę musisz opuścić strefę komfortu. Musisz zrobić coś, co jest w tym momencie dla ciebie niewygodne. Dla mnie strefa komfortu to jest bardzo ważny punkt, ponieważ ona mi pokazuje, czy cały czas się rozwijam. Jeżeli przychodzi taki moment, w którym nie boję się, nie ryzykuję, nie czuję w sobie, że robię coś, co jest dla mnie niekomfortowe, to automatycznie jest to dla mnie jasny sygnał, że w tym momencie przestałem się rozwijać, stoję w miejscu. Jeżeli chcę się dalej rozwijać, muszę podjąć działania, które będą powodowały u mnie właśnie ten strach, takie poczucie, że nie jest komfortowo, tak? Więc jeżeli ja chcę zobaczyć, czy się rozwijam, to po prostu muszę sprawdzić, czy przekraczam moją strefę komfortu. Ta strefa komfortu cały czas będzie się rozszerzała. Dzisiaj dla Ciebie na przykład strefą komfortu jest zarabianie 5000 miesięcznie, potem to będzie 50, potem to będzie 500 i tak dalej. Nie? Więc strefa komfortu cały czas się będzie rozszerzała i to się robi stopniowo. To nie jest tak, że przeskakuje się od razu na poziom 10 milionów na przykład miesięcznie. Nie? Kolejna rzecz, znajdź trenera. I to jest bardzo kontrowersyjny temat, ale ja uważam, że bez trenera, bez mentora daleko nie zajdziesz, ponieważ nie masz odpowiedniej wiedzy i zaraz do tego też wrócimy. Ale jakiego trenera? Ponieważ wielu z Was szuka jakiegoś popularnego trenera, jakiegoś coacha i tak dalej, który jest super znany i w ogóle. Znajdź trenera, który po pierwsze osiągnął to, co Ty chcesz osiągnąć, czyli już był w tym punkcie, w którym Ty chcesz być i po drugie nauczył tego innych. Dlaczego ten punkt drugi jest taki ważny? Ponieważ Twój trener może zarabiać pieniądze, ucząc innych, jak zarabiać pieniądze. Ale jeżeli on nie nauczył innych, jak zarabiać, powiedzmy, te miliony, te tysiące i tak dalej, to on tak naprawdę żyje z tego, że uczy innych. U mnie około 20% dochodu pochodzi ze szkoleń. 80% dochodu pochodzi z usług. Ja na co dzień zarabiam po prostu... Ja jestem wynagradzany od tego, jakie efekty i wyniki mają moi klienci. Czyli jeżeli mój klient zarabia bardzo dużo, to ja dostaję z tego procent. Im więcej on zarabia, tym więcej automatycznie zarabiam ja. Ale oczywiście to klientów dobieram sobie sam, ponieważ muszę mieć takich klientów, którzy faktycznie mają możliwość zarabiania dużej ilości pieniędzy. A nie każdy klient taką możliwość ma. Bo jeżeli klient nie ma zasobów, albo jest w jakiejś branży, która nie daje jakichś perspektyw rozwoju, no to takiego klienta po prostu nie biorę. Więc proszę nie piszcie do mnie, że dopiero zaczynacie, jeżeli postawię Wam biznes na 10 milionów, to mi odpalicie procent, bo to nie jest dla mnie interesujące. W każdym razie znajdźcie sobie człowieka, nie mówię tutaj o sobie, znajdź sobie trenera, który przede wszystkim zrobił to, co Ty chcesz zrobić, był w punkcie, w którym Ty chcesz być, a po drugie jest w stanie tego nauczyć innych.
bo też jest spora szansa, że nauczy tego właśnie ciebie. Punkt szósty. Nieważne ile wiesz, jakie masz przekonania dotyczące siebie, ważne jakie są twoje wyniki. I to jest coś, z czym zmagałem się przez bardzo długi okres czasu, ponieważ możesz mieć przekonanie, że masz znacznie więcej wiedzy niż twoja konkurencja. Możesz mieć przekonanie, że jesteś znacznie lepszy niż twoja konkurencja. Możesz mieć przekonanie, że już dużo wiesz, bo przyszedłeś dużo szkoleń, kursów, książek itd. Cholera jasna. Jedynym wskaźnikiem, który mówi faktycznie co wiesz, są twoje wyniki. I jeżeli to zrozumiesz, to będziesz się cały czas uczył, cały czas się będziesz edukował, ponieważ jeżeli twoje wyniki nie rosną, to ty tak naprawdę jeszcze mało wiesz, albo nie jesteś w stanie tej wiedzy, którą zdobyłeś, przekuć na realne wyniki, efekty. Więc nieważne, co myślisz o sobie, nieważne ile wiesz, nieważne jakie książki przeczytałeś, jakie kursy przeszedłeś, bo dopóki nie masz wyników, tak naprawdę nic nie wiesz. Punkt siódmy. Zatrudniaj i deleguj. To jest bardzo proste. Jeżeli chcesz mieć czas i pieniądze, no to musisz zatrudniać innych ludzi. I to jest ściśle związane z punktem też ósmym. Przede wszystkim nie każdy założyciel firmy, nie każdy właściciel firmy jest przedsiębiorcą, bo możesz być sobie fajnym, dobrym fryzjerem, możesz być najlepszy na osiedlu, ale możesz pracować w swojej firmie sam. I tak naprawdę w tym momencie jesteś samozatrudniony. Ty sobie opłacasz ZUS-y, opłacasz sobie wszystkie podatki i tak dalej, ale ty nie jesteś przedsiębiorcą. Przedsiębiorca myśli w zupełnie innych kategoriach. Przedsiębiorca myśli, za ile ja wynajmę lokal, za ile ja zatrudnię na przykład fryzjera, ile mogę na tym wszystkim zarobić i ile zostanie dla mnie, tak? Ile z tego będę miał pieniędzy, jeżeli nie będę musiał poświęcić na to czasu. Moja praca będzie polegała na tym, żeby skoordynować te wszystkie działania w jedno. A potem zatrudnić jeszcze menadżera, który będzie to robił za mnie, tak? A ja będę miał tylko z tego profity. Dzięki temu będziesz w stanie się rozwijać. Dzięki temu uzyskasz efekt skali. Dzięki temu po prostu dojdziesz do tego punktu, w którym chcesz być. Bo to nie jest sztuka być najlepszy na świecie. Sztuka jest taka, żeby zatrudniać takich ludzi, odpowiednio nimi kierować, żeby oni zarabiali dla ciebie pieniądze, a ty miałeś z tego po prostu pewne profity. I oczywiście delegowanie ludzi to jest bardzo trudny temat. Z tego względu, że nie każdy to potrafi robić. Nie staraj się myśleć w kategoriach, że twój pracownik się nadaje lub się nie nadaje. Zastanów się, jaki możesz stworzyć system, jaką możesz stworzyć procedurę, żeby ten pracownik, który nie jest tak bystry jak ty, który nie zna tak dobrze twojego biznesu jak ty, był w stanie osiągnąć wyniki, na których ci zależy. Myśl strategicznie. W McDonaldzie jedzenie smakuje tak samo na całym świecie, dlatego że są pewne procesy, procedury, odpowiednie szkolenie i każda osoba z ulicy po przejściu szkolenia i otrzymaniu odpowiednich procedur jest w stanie wykonać swoją pracę. Dlatego ty się skupiaj nad systemem, wtedy delegowanie ludzi będzie po prostu znacznie łatwiejsze. Co nie jest oczywiście tak łatwe, jak się wydaje. Ponieważ no, wielu ludzi chce zarobić, ale się nie narobić. I z czasem, jeżeli będziesz zatrudniał gwiazdy, to będziesz miał naprawdę bardzo profitujący biznes. Tak jak mówiłem, te 8 punktów pomogą ci dojść do sumy, do marzeń, na których ci zależy. A ja w ciebie głęboko wierzę. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, standardowo proszę cię o subskrypcję, łapkę w górę oraz napisz mi w komentarzu, o czym mam nagrać kolejny materiał. Trzymaj się, hej!